Się chciałem dodzwonić do Daniela Kuzaja. Pan Daniel Kuzaj dzisiaj ma na godzinę 20 do pracy, więc około godziny 20 będzie dostępny. A ja rozmawiam z panią Gabrielą Adamczyk, tak? Tak, tak. To może mi pani wytłumaczyć, co to znaczy ta notatka. Już tutaj sobie tylko akta prześwietlę, notatka służbowa. Z dnia tam grudnia, chwilę, bo kurde, muszę to, no, mi się to pozamykało. Chyba że wpierw może sprawdzimy, bo wczoraj wysłanie Krzysztofa Pawełczyka był u mnie. Taka sprawa RSOW 328 na 18, to była przypisana na Daniela Kuzaja. Czy ona się u was toczy, czy byście ją przekazali do Bytomia? Bo tak mi coś mówili. Tak, na 18. Prowadzone jest. Na jakim etapie to teraz jest? Ktoś tam wystawiał już jakieś wezwanie, czy nie? To znaczy była pomoc prawna wysyłana celem przesłuchania. Ale pomoc prawna? O co chodzi? Bo właśnie to też wczoraj coś mi mówił Krzysztof Pawełczyk, a ja myślałem, że on kłamie. A o co to chodzi? Jaka pomoc prawna? Bo nie wiem. Tak na szybko by mi pani powiedziała, o co chodzi z tą pomocą prawną? A w ogóle z kim ja rozmawiam? Z Danisiewiczem Konradem. Proszę? Danisiewicz Konrad się kłania. Aha. No to u pana policjant. No ale to... No i rozmawiam z panem, celem pana przesłuchania. Ale kto dokładnie? Szczepański? Pan, to ja nie jestem referentem, ja nie mam sprawy przed sobą. Ja tyle, co dosyć zagonęłam, jest u nas w prowadzeniu. Wiem tylko tyle, że kolega wysyłał pismo do jednostki, gdzie pan zamieszkuje. Mhm. To wszystko wiem. No i on miał wam to odesłać z powrotem. Odesłał? Proszę? On miał to wam odesłać z powrotem. Odesłał czy nie? To już trzeba z panem Danielem Kuzajem rozmawiać. Ja nie monitoruję jego spraw. Każdy ma swoje sprawy, dlatego... Czyli dzisiaj o 20, tego... tak będzie? Tak, po godzinie 20 dzisiaj pracuję, więc proszę się z nim... Dobra. Dobrze? A też jeżeli chodzi o przejrzenie akt sprawy, to myślę, że nie będziecie mi robić, znaczy nie będzie robił problemów, nie? Po zakończeniu postępowania nie ma problemu. Zawsze ma tam pan takie prawo, żeby się zaznajomić. A po zakończeniu? Co, mam znowu przytoczyć sekretarkę komendanta Barskiego? Nie, nie po zakończeniu, bo ja jestem obwinionym. Tam w każdej chwili mogę mieć dostęp do akt sprawy. Dobrze, no, a teraz są w toku czynności wyjaśniające. To co, to komenda miejska się myli, czy pani? Proszę pana, ze sprawą proszę się kontaktować starszy sierżant Daniel Kuzaj. Ja nie jestem referentem sprawy. Ja nie wiem, co jest w tej sprawie, o co chodzi w tej sprawie. Wszystko wytłumaczy panu referent prowadzący sprawę, dobrze? Tam, dobra, a teraz już mam tą notatkę urzędową. To chodzi o panią przede wszystkim. I panie... Wie pan, co ja się śpieszę w tej sprawie. Nie, pani się nie spieszy, bo to musi pani mi powiedzieć. Na jakiej podstawie pani ustaliła, że w PES-ie Swing nie ma kamer? Na jakiej podstawie? Skoro ja dzwonię do tramwajów śląskich, śmieją się z pani, śmieją się z Musioła, żeby takie bzdury opowiadacie. Pytam się, co, wzięłaś łapówkę czy nie? Czy wzięłaś łapówkę? Nie, ty nie pojedziesz, ja tam zaraz po ciebie przyjadę i cię ujmę obywatelsko. Aż mi się kurwa nie wytłumaczysz. Masz mi się do kurwy nędzy wytłumaczyć, bo żyjesz za moje pieniądze. Jakim prawem takie kurestwo zrobiłaś, żeby ochronić Piotra Szydło? Co ty, brałaś łapówki od Tomasza Musiała, że takie bzdury piszesz? Jak to jest możliwe, kurwa mać, że jakoś sztabowy sierżant Dogieć Wydziału Prewencji dzwoni do operatora, pyta się, czy jest monitoring. A ty dzwonisz do kierownika kontroli KZK GOP za pytaniem, czy w PES-ie jest monitoring. To na co ty liczyłaś? Ja udowodniłem, na co on mi powiedział mojej znajomej, że ma pani dzwonić do tramwajów śląskich, bo to nie są nasze wozy. Powiedział ci tak, czy nie? Czy ci kazał tak napisać notatkę? Proszę pana, proszę nie przeklinać.
To jest moja sprawa, nie będziesz mi mówił, a co ja mam w wolnym kraju robić? Proszę pana, proszę nie przeklinać, bo pan rozmawia z funkcjonariuszem publicznym. Tak? Ty jesteś funkcjonariuszem publicznym, a takie głupoty robisz. Ty nie będziesz żadnym funkcjonariuszem publicznym, stanę na głowie, żeby cię wywalili. Za takie coś! Czy ty nie dopełniłaś obowiązków służbowych? Ty jesteś do zwolnienia natychmiast tam. Dobrze, proszę pana. Słuchaj, czy wzięłaś łapówkę? Widziałaś, jakie są rozbieżności zeznań Piotrka Szydło, a moje? To czemu nie wzięłaś stron na konfrontację? Miałaś, bo rozmawiałem w Komendzie Głównej teraz. Pół godziny z nimi o was rozmawiałem. Co na was mam? Zresztą z Prawem i Sprawiedliwością też. Będziemy się wam przyglądać. Pytam się, jak to mogłaś takie coś zrobić? Proszę pana, postępowanie zostało zakończone, zostało skontrolowane przez Komendę Miejską. Komenda Miejska, no i co skontrolował? I skontrolował, powiedział mi, że będzie sprawdzał, czy ty masz tam jakieś związki z Musiołem i tak dalej. No i co, sprawdził? Sprawdził czy nie? Bo mi to obiecywał. Słuchaj, no jeszcze raz się pytam, no dlaczego ty takie bzdury robisz? Nie dzwonisz do tramwajów śląskich, oni mi mówią od razu, oczywiście, że są kamery, wszyscy mówią, że są kamery, tylko tobie, tylko ciebie okłamuje wykolejeniec musiał przestępca. Wiesz, że ty jesteś teraz właściwie świadkiem przestępstwa, ja na pewno, ja skorzystam zgodnie z artykułem 304, piszę zawiadomienie do prokuratury, że on cię wprowadził w błąd, bo kamery są, mam to udowodnione. Na tym telefonie, co cię teraz nagrywam. I jaką butę pokazujesz i arogancję, mimo tego, że cię żywię, że otrzymuję twoje bękarty, żywi mi, cała Polska cię żywi. A ty takie kurestwo robisz, żeby kryć tylko interes korporacyjny przestępców, bandytów z KZK GOP-u. Mało tego do kurwy nędzy. Mam oświadczenia o wzajemnych potrąceniach, wszystko, rozumiesz? Bo z KZK GOP-u podstawili się, rozpruli się na swoich operatorów, że to autobusy nie jeździły z ich winy. Dobrze, ale rozmawiajmy jak kulturalni ludzie bez przekleństw, dobrze? No postaram się, bo tylko nie wiem jak można z takimi ludźmi jak ja pokroju pani rozmawiać kulturalnie, skoro pani za moje pieniądze tam pracuje i zrobiła ze mnie śmiecia i gnoicie mnie dalej razem z Kudajem, bo z pewnością sami zaaranżowaliście te sprawy, tak jak zupełnie tak samo jak było z tą całą sztabową sierżantką Kapral. Marek Wójcik, synuś PZP-owca, wielki kierowca PKM-u i też kontroler. Próbował mnie dwa razy przejechać, wysłać na tamten świat. Mało tego, groził mi śmiercią i tak dalej, ale tylko ja, rozumiesz, zostaję wielce wykroczeniowcem. Słucham? No pan tak nie lubi tych pracowników z KZK GOP. No to jeszcze raz ci mówię, po próbie zabójstwa tego właśnie Marka Wójcika. Mało tego, że ich, a czemu nie lubię, no to przecież za najwyższą cenę biletu, to nie jest kwestia, czy ktoś kogoś lubi, czy nie. Najwyższa cena biletu to będę żądał i wymagał. A tu się okazuje, że starej karusy jeżdżą, że włączone ogrzewanie w lato, co to kurwa ma być? I Kopel, słuchaj, jeszcze Kopel, wielki aferzysta, platformia przede wszystkim dlatego jest nienawidzę, bo to są same odpady społeczno-polityczne z platformy. Wasi kurwa koledzy. Wasi koledzy. Panie Konradzie. Pan jest kulturalny, ja jestem kulturalna. Ja już nie jestem kulturalny przez takich ludzi jak panie, jak Kople i te inne wykolejeńcy, co robią takie sprawy. A jeżeli chodzi o Kuzaja, to tak jak mówię, są oświadczenia o wzajemnych potrąceniach, jest masa dokumentów uprawniających mnie do przejazdu bez biletu. Jeszcze powygrywane sprawy w sądach. Mało tego, śmiem twierdzić, bo byłem u Barskiego, że tam najprawdopodobniej te opłaty dodatkowe, co dali Kuzajowi, że one są już w postępowaniu przed elektronicznym postępowaniem upominawczym i jeszcze w firmie windykacyjnej Statima. To co, trzykrotnie będziecie mnie karać? Tak jak mówię, to jest też zemsta, mi się wydaje, jak tych wykoleńców z KZK GOP-u poleciałem, nagrałem i Wydziałowi Prewencji zaniosłem 250 kierowców teraz. Lata i się tłumaczy. Teraz kolejne tu obrabiam na nagrania, na nich jutro będę wysyłał. Kolejne 250 wykroczy. Tam 200. Aha, no to dobrze, to pan spełnia, no i tyle, no będziemy czekać. Robię to, czego wy nie robicie. Dlaczego was nie ma
na przystankach, nie patrzycie, bo teraz Krupa, wasz prezydent, zrobił wielce sygnalizację dla buspaców na większości przystanków. To czemu ich nie kontrolujecie? Czemu ja tam muszę stać i nagrywać, jak jeżdżą na poziomej ciągłej? Nie na tym pasku poziomem dla buspasa. Możemy być wszędzie. A możecie, możecie. Ja tu udowodniłem, skoro Danisiewicz może być w kilku miejscu naraz, jedna osoba, to... A gdzie wy jesteście? No tak, bo pani się skupia tutaj, żeby ustalić, że w tramwaju PESA Swing nie ma monitoringu, żeby ułożyć sprawy, o tego pani jest. Pani jest kadetka GOPA po tramwajach śląskich wszędzie, no bo ja mam inną pracę, no. Są policjanci, którzy... To nie chodzi, to nie chodzi o żadne tramwaje, to chodzi o autobusy. I dwa przystanki tylko, nawet trzy. Ale to nie tylko o tą sprawę, no nie jest pan sam. No dobra, tylko że pani się na razie skupiła, żeby, widzę, żeby... umorzyć postępowanie. Pani w ogóle zna tego Piotrka Szydło? Wie pani, jaki to jest pokrój człowieka, czy nie? Bo on mi go ostatnio groził, że pójdę do więzienia razem z panią. Tak? No tak. Nie. Bo przeglądałem sobie akta i znam jego dane i wszystko. Mhm. No, wie pan co, no został przesłuchany, no. Zostaje czynności wyjaśnienia. No i wie pani, zdaje sobie pani sprawę, że teraz powinna pani zrobić mu sprawę albo wziąć nas na konfrontację przed zamknięciem sprawy, bo są takie rozbieżności, że tam ja od razu bym zrobił mu sprawę o pomówienia, składanie fałszywych zeznań. Kłamie, pomawia mnie jak cholera. No, panie Konradzie, no cóż ja mogę powiedzieć? No postępowanie jest już zakończone. No i zakończona będzie pani kariera w policji. To ma pani gwarantowane. Żegnam.